Także już witajcie, ja jestem MWDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku potężna paczka 20x85+, ta trzymana ze słaby chomikowałem ją aż do teraz, no i wreszcie ją otworzyłem. No i potężny zakup Cristiano Ronaldo 99, także myślę, że opłaca się obejrzeć odcinek do końca, oczywiście tego Cristiano sobie przetestujemy. No i też wydam werdykt dotyczący tej karty. Także cóż, zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, bo i dziękuję wam bardzo za zasięgi pod ostatnimi filmami, bo naprawdę są one całkiem spoko, jak na mój kanał, wreszcie on troszeczkę odżył. No i pamiętajcie, że FIFA 23 planuję robić daily, także cóż, bez żadnego przedłużania, zapraszam was do oglądania, no i co? Lecimy! No i cóż, moi drodzy, tak jak tytuł odcinka mówi, dzisiaj będziemy kupywali Cristiano Ronaldo 99 wersji Shapeshifters na lewym skrzydle. Mam 2 milionów 196 tysięcy z kawałkiem i myślę, że to powinno wystarczyć. Oprócz tego posprzedawałem sobie karty, których nie potrzebuję w moim klubie, które zalegały mi na liście transferowej. No, o, lewy poszedł za 60 tysięcy, to jest dobra cena jak za tego zawodnika, to i Martial oczywiście za maksymalną. I tak to się prezentuje, że reszta zawodników po prostu poszła, to jeszcze sobie posprzedaję, bo może jeszcze jakiś budżet na inną serię, ewentualnie jakiś content będzie. No a my przejdziemy sobie do snipienia Cristiano Ronaldo. No i dobra, mamy przed sobą mojego zawodnika, którego kupię, bo to jest Cristiano Ronaldo na lewej pomocy, czyli kogoś, kogo potrzebuję. Na tej samej pozycji, z tym samym stylem gry, którym chciałem go po prostu mieć. Także kupujemy, nie ma odwrotu, trafia do mojego zespołu, taki jest. 600 tysięcy mod jeszcze mi zostało, ale to i tak jest nadal bardzo duże jak na ten etap gry. I cóż, pokażę wam jak się mój składzik prezentuje, a potem zrobimy sobie jeszcze... A właśnie, może jeszcze najpierw zrobimy sobie SBCO ikonę, bo to jest zdecydowanie, to znaczy segment SBCO ikonę. No potem trzeba było te karty gdzieś poprzepalać, no mówię, kupiłem Cristiano Ronaldo tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo go lubię. Nie jest może mój ulubiony zawodnik, ale chciałem go mieć w swoim zespole, bo potrzebuję po prostu w moim zespole kogoś, kto strzelałby multu bramek na napadzie. No niestety Kylian Mbappé takim zawodnikiem nie jest. Przepalamy sobie taki oto zespół, nie pokazywam po prostu tych zawodników szczegółowo, bo i tak myślę, że to jest takie bezużyteczne. No a jako, że Cristiano Ronaldo ma po prostu te strzały wymaksowane, tempo maksymalnie ocenione, bardzo fajny dribbling, to myślę, że on zdecydowanie będzie lepszy na napadzie niż Kylian Mbappé. I przekonajcie się, jak mój składnik będzie się teraz prezentował. Jesteśmy już w moim zespole i tak to się prezentuje, jak widzicie, jedno miejsce jest wolne, jest to miejsce dla Cristiano Ronaldo. No, ten składzik już, to jest endgame, to jest typowy endgame, nie będę już nic tutaj zmieniał, najprawdopodobniej chyba, że wyjdzie jakaś niesamowita karta, która będzie, no, po prostu lepsza niż wszystkie moje te, które mam w klubie. No, co ciekawe, tak naprawdę wszystkie statystyki te kluczowe ma ocenione na 99, czyli 99 z tempa, 99 strzałów. No, wolę jej rzuty karne nie są ocenione na 99, ale umówmy się, kogo to obchodzi, 99 zwinności ze stylem gry, 88 równowagi. Po nabiciu lojalności będzie miał 99 tej równowagi. Jeżeli chodzi o to, jak będzie prezentowało się to w meczu, to już wam pokazuję. Jeżeli chodzi o formację 3-5-2, nie wiem czy nią będę grał, bo tak naprawdę nie mam składu przystosowanego do tej taktyki. Kylian Mbappé na pewno na wahadle, João Cancelo tutaj na prawym, Kylian Mbappé na lewym, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo na napadzie. Więc taki dosyć wysoki, siermiężnie grający, znaczy umówmy się, no Cristiano Ronaldo i Gareth Bale to są nadal niesamowici zawodnicy. Ale tacy wiecie, to jest nie ten profil zawodników, który do końca ja lubię, a Cristiano Ronaldo tutaj na napadzie, Mbappé na lewym skrzydle, Bale na prawym. To jest taktyka, którą względnie rzadko używam, to jest taktyka typowo defensywna. To jest taktyka bardzo ofensywna, więc tutaj myślę, że Cristiano Ronaldo będzie sobie na napad, Gareth Bale pójdzie na skrzydła razem z Mbappé. No i ostatnia formacja, którą będę grał, czyli formacja 4-2-3, moja ulubiona ostatnimi czasy. Kylian Mbappé na skrzydle, Neymar, SPO, Gareth Bale na prawym skrzydle. Nie wiem, czy Kylian Mbappé będę sprzedawał, czy nie, może go się pozbędę, nie wiem, wtedy Marcelo przejdzie wyżej. No ale nie wiem, bo to jest nadal fajny zawodnik. Myślę, że na skrzydle będzie lepiej sobie radził niż na napadzie. My przejdźmy sobie do kwalifikacji mistrzostw FUT, ponieważ przydałoby się za kwalifikację tych mistrzostw. Nie wiem, czy będę grał, czy nie, ale no przydałoby się jakiś meczek zagrać. Potem otworzymy sobie jeszcze paczuszkę. No a teraz, no tak, co się prezentuje, 99 Cristiano Ronaldo. Oj, cóż, czuję, że w tym meczu będę grał pod niego. Będę grał pod niego jak szalony. No, nasz pierwszy oponent nie ma pełnego zgrania, co ciekawe, ale ma lewego 97, ma Ronaldinho Gaucho. Takie dziwne pomieszanie z poplątaniem, bo są bardzo fajne karty, takie jak La Croix, czyli takie dosyć meta, Abedi Pele, ale są też takie dosyć przeciętne. No i cóż, gramy po prostu, mówię, trzeba testować tego Ronaldo, zobaczyć co on potrafi, więc zrobię to dla was. Piu! Ale to był cringe. Już mamy teraz rzut rożny rywala, zobaczymy jak to rozwiąże, bo tam widzę, że ma Mario Gomeza na... żeby wrzucić na krótko. Oj, chyba chciałby to wkręcić, coś tak widzę, bo zmienił wykonawcę rzutu rożnego na Leroya Sané. A few moments later. Gościu.
Mamy sierpień, po co tak długo czekać tego rożnego i tak z tego nic nie wyszło. Dobra, Mbappé, oj nie wyszło, to jest zdecydowanie, no Ronaldo, pokaż się z najlepszej, jak najlepszej strony. To jest karta, którą używają proplayerze, teraz Robert Lewandowski, ale zlagowało dosyć mocno. Neymarito już tam wypaczył Cristiano Ronaldo, który jest na nie swojej pozycji, bo jest na pozycji skrzydłowego. Cristiano Ronaldo, no troszeczkę chcę się nim pobawić, bo zobaczcie też co on potrafi, bo tym zawodnikiem w tym roku jeszcze nie grałem. Kylian Mbappé przyniesiony na skrzydło, chciałem powiedzieć, że zdobywa bramkę, ale niestety nie. Cristiano Ronaldo to musi być bramka, jednak nie ma. Chociaż wiecie co, jest rzut wolny, ja tutaj wezmę, bo i tak bym nic lepszego nie zrobił. No a tutaj może się uda to wykorzystać, mamy Garetha Bale'a, nie lubię tego rozbiegu Garetha Bale'a, od kiedy mam Neymara. To zdecydowanie preferuje właśnie Neymarito. Dobra, on się odsunął bramkarzem, zobaczymy, może uda się tutaj umieścić tą piłkę w siatce. Niestety nie. Neymar ponownie do Cristiano Ronaldo, zobaczymy, nie ma nic. No i Neymar teraz ładnie wypatrzył Garetha Bale'a, to jest panie sędzio, rzut wolny powinien być, dobra. Cristiano Ronaldo, ale mamy rzut rożny, chcę go przetestować rzut rożnego, czy będzie lepszy od Garetha Bale'a, jeżeli chodzi o te wrzutki. No zobaczymy, jest dobre środkowanie, Cristiano Ronaldo, o, ale to było uderzenie, no główki ma dobre. Renato Sanchez do tam Cristiano Ronaldo, ale jak się złożył na szczupaka, no. Ronaldo, szczerze w tym meczu jakiś niewidoczny, trzeba to zmienić, zdecydowanie trzeba to zmienić. Może teraz pokaże mi, że, no niestety to było słabe podanie Neymara. Neymar! Mamy bramkę z rzutu wolnego. No przesunął się tym bramkarzem niepotrzebnie, bo Neymar takie strzały powinien wykorzystywać, takie okazje powinien wykorzystywać i wykorzystał w tej sytuacji. Ale taki mój Cristiano Ronaldo niestety niewidoczny za bardzo, oprócz tych paru akcji, które wam pokazałem. A mam nadzieję, że to jest dopiero kwestia wpasowania się do drużyny. No, także ja żadnych zmian na razie nie robię, no i gramy, bo przydałoby się wygrać ten mecz. Cristiano Ronaldo naprawdę bardzo fajnie wyglądająca karta, mam nadzieję, że poprowadzi nas do sukcesu, chociaż tak w tę FIFA. No już raczej nie będę grał za bardzo. Ale Cristiano Ronaldo ładnie to zrobił, mamy pierwszą bramkę, także mamy to. Nie udało się, zapomniałem zrobić jego cieszynki, bo oczywiście zawsze pomijam te celebracje po bramce. No ale następnym razem postaram się to zmienić wreszcie i zrobię taką, wiecie, pod miniaturkę może, chociaż może sam tym razem miniaturki nie będę robił, zobaczymy. I cyk, Marcelo i myk. Podanie to miało pójść do Ronaldo. Teraz piłka doszła. Czy Cristiano Ronaldo się odnajdzie? Zobaczymy, tam się nim diabi. No niestety. Neymar. Podanie do Garetha Bale'a, czy tam nie ma spalonego? Nie ma spalonego, więc mamy gola na 3-0. Pytanie tylko, czy przeciwnik wyjdzie. No niestety nie wyjdzie. Aż, no bo szkoda, bo już nie chcę się grać tego spotkania, bo raczej to będzie zwycięstwo. Chyba, że nas wywali serwerów, no to nie będzie zwycięstwa. No chyba logiczne. A teraz zobaczcie, Cristiano Ronaldo, ale już on jest szybki. Naprawdę to jest mega szybki zawodnik. Cristiano Ronaldo na żółtym. Mamy drugi gol CR7. Znowu zapomniałem jego cieszynki zrobić, kurde, znowu zapomniałem. Ale czy to będzie rage quit? To jest rage quit. Naprawdę bardzo dobre spotkanie wykonają każdego z naszych zawodników. No, do Cristiano Ronaldo może troszeczkę bym się przyczepił, bo to nie jest to, czego oczekiwałem. Ale mówię, to jest kwestia wkomponowania się do drużyny. Także co? Na razie to było tyle i widzimy się w momencie, ponieważ będziemy otwierali paczuszki. A few moments later. A my na sam koniec odcinka przejdźmy sobie do sklepu, bo tam mam zachomikowanych aż 5 paczek, z czego wszystkie... Aha, jeszcze jakieś duplikaty? Jeszcze naprawdę jakieś duplikaty jeszcze tutaj mam? Aha, bo dobra, bo nie przepaliłem tego SBC o ikonę. No dobra, mówi się trudno. Zaraz się przepalimy, także widzimy się za momencik. Co jest? Muszę się wystawić. Dobra, nieważne, moi widzowie, otwieramy teraz paczuszkę, bo taki trochę miałem mendik w głowie, nie wiem co ukrywać. Teraz mam Aspiliqueta 83 overola. Wysłałem te karty do klubu, bo to się okazało, że to nie były duplikaty, bo te SBC zrobiłem wcześniej. Sorry, ale odcinek nagrałem troszeczkę później niż ta wstawka wcześniej, gdzie tam, wiecie, gra mecz i Cristiano Ronaldo był kupowany. Wszystko idzie sobie na listę transferową.
No a my przejdźmy sobie do paczki. Dobrze, że to nie była lepsza paczka, bo wtedy to było takie antyklimatyczne. Otworzymy sobie paczkę. My się wydaje, że to były 25 rzadkich piłkarzy 85+. I na dniach szykujcie się na SBC o ikonę, bo planuję zrobić to SBC. Nie wiem, kiedy mi to się uda, ale niedługo. Tak mi się wydaje. Dobra, pierwsza paczka no i ostatnia chyba na dzisiaj, tak mi się wydaje. To znaczy druga paczka i ostatnia na dzisiaj. Zobaczymy, co będzie w środku. Czy coś dobrego mam kartki Modern Season, czy coś dobrego tutaj będzie Niemcy, bramkarz, to będzie Neuer. Neuer, ja go mam w klubie, ale to jest wysoka ocena ogólna, więc perspektywa na dobry traf jest niezła. Zobaczymy, ile walkoutów będzie w środku, bo Manuel Neuer jest naprawdę bardzo spoko zawodnikiem. Tylko pytanie, co będzie w środku? Mamy jeszcze dużo duplikatów. Memphis Depay, ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dużo duplikatów. Ile walkoutów? No sporo walkoutów, nie chcę się tego liczyć, ale naprawdę będziecie mieli to w tytule, jeżeli będzie dużo walkoutów. Paczka chyba nie najgorsza, ale mogło być dużo, dużo lepiej, naprawdę dużo, dużo lepiej. Plus jest taki, że szczęsny, no w FIFA 23 będzie miał troszeczkę niższą ocenę ogólną. Reszta zawodników pójdzie sobie do SBC. No ale paczka taka, gdyby było mniej duplikatów, byłoby dużo, dużo lepiej. Ja to sobie potem pozamieniam, porobię SBC o ikonę. Nie wiem, czy te SBC o ikonę wleci jutro, czy pojutrze. Zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie na dzisiaj to było to. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce. Jest narodowo oczywiście strzeleczka. Trzymajcie się.